Cześć, witajcie. Witajcie, dzisiaj będę kiepskiej jakości niestety. Szkoda, bo bym wam coś pokazał, jakby było lepszej jakości, a tak to wam średnio pokażę. A może, ale to później. O, Kasia, nie wstydź się. Ale zaczniemy może po kolei, tak trochę chronologicznie i trochę nietypowo, wiecie co, bo w sobotę wyskoczyła premiera, a w zasadzie w nocy z ubiegłego piątku na sobotę tak naprawdę. Na kilka stron na świecie zaczęło się od Emiratów Arabskich i Gwatemali. Wjechały w zasadzie, można powiedzieć, nowe tablety Samsunga. Taniutkie tablety chyba, Panie, nie? tak, bo to jest Galaxy Tab A9 i A9 z plusem, i tak naprawdę są to dosyć pokrewne konstrukcje. Oczywiście różniące się tam rozmiarem przede wszystkim i pamięciami. To jest low-endowy tablet Samsunga, można powiedzieć. Także tu nic wielkiego nie będzie. Podstawka ma ekran 8,7 cala, oczywiście jest to LCD-ak. Rozdzielczość też taka sobie, bo 800 na 1340 pikseli, czyli to jest takie troszkę bardziej HD plus, można powiedzieć. I do tego zdaje się, że MediaTek Helio G99 w środku, bo oczywiście tradycyjnie Samsung nie precyzuje typu procesora tak wprost na swoich stronach. I z rzeczy takich fajnych są głośniki stereo 1-watowe z Dolby Atmosem. W opcji jest modem, także może być, i aparaty fotograficzne, dwa chyba 8-megowe, o ile mi pamięć nie zawodzi. Także nic. Kolei ten drugi ma 11-calowy wyświetlacz. I to też jest raczej taniutka konstrukcja. Tutaj rozdzielczość jest oczywiście troszeczkę wyższa, bo inaczej byście widzieli piasek na ekranie. W związku z tym jest 1200 na 1920. Tutaj aparaty to jest 8 i 5, jeśli chodzi o pamięci 64, 128, 4 albo 8 GB RAM-u. Jest na szczęście miejsce na karty pamięci. Jest obsługa kart eSIM na przykład, tak? Z tego, co jest No dosyć tak, bo jest modem, także. w miarę, jak mi się zdaje, sympatyczne, także to jest ok. No i jest stereo też, no. Także Także niedrogi. tak naprawdę nie bardzo jest chyba o czym mówić. Są dwa tanie Nie ma. tablety, jeżeli używacie tabletów, a One chyba się. oszczędzacie przy tym jeszcze to. No, jeszcze do Polski nie dotarły, także jeszcze chwilę na nie poczekamy. Natomiast dotarły tablety, o których już mówiliśmy, S9 FE, S9 FE z plusem. I słuchaweczki, ale tu jest mnóstwo wariantów, więc nie będę wam o tym opowiadał, bo o tym już mówiliśmy. Macie podlinkowane, jak was interesuje, to zobaczcie, co i za ile można z tych tabletów sobie kupić. Vivo i78 w dwóch osłonach, w odsłonie i78 T1 i i78 T1. Tak, oba T1 są to warianty na jakby konkretne rynki odległe od naszego raczej. Tutaj jest zmiana, bo na pewno pamiętacie, że oba te smartfony już funkcjonują na rynkach światowych i i78 i i78M. Vivo tutaj jest lekka zmiana, tak jak wspomniałem, i78 dostało Dimensity 6020, natomiast i78M dostało również Dimensity 6020 i to jest tak naprawdę jedyna różnica pomiędzy tymi, które już są dostępne, nie u nas zresztą, ale są, a tymi najnowszymi. Więcej tak naprawdę szukałem, ale nie znalazłem. Są ograniczone pamięci, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to są pamięci identyczne jak te, które już znamy ze specyfikacji, także też nie bardzo jest o czym mówić. Ja przypomnę, że to są takie, zresztą po procesorach widzicie już, że to są takie telefoniki, to nie jest najwyższa półka. Tam mamy 50-megapikselowe aparaty główne, ósemki chyba z przodu, jeżeli dobrze pamiętam, i jakieś tam dwójki do rozmywania tła czy do makro. Mniejsza z tym. Jest ładowanie fajne, dlatego że 44 W w tym z M-ką, natomiast 15 W niestety tylko w wersji podstawowej. Bateria około 5000 mAh, także to nie jest jakiś cymes. Jak wspomniałem, do nas nie trafią, wspominamy tylko na zasadzie od, mówimy, że są. Że są, dokładnie.
Nie trafią też do nas nowe Motorola, a tak naprawdę to niekoniecznie nowe, bo Pod tą nazwą nie trafią. tak, pod tą nazwą nie trafią, bo już trafiły do nas pod innymi nazwami. Na krótko, najpierw w Stanach. Motorola wprowadziła Razera 2023 i Razera Plus 2023, a tak naprawdę to są dobrze już nam znane od wiosny tego roku składane modele z klapką, czyli Razer 40, Razer 40 Ultra. 40 Ultra była przez nas testowana, jest film na tym kanale, nie opowiadamy. Dwa słowa tylko o trzecim modelu, który tam też się pokazał. Czyli Mianowicie. Edge 2023. I tak naprawdę to jest niemal, że Motorola E40, również znana u nas, również przez nas testowana na tym kanale. Natomiast no jest minimalna różnica, aczkolwiek dosyć istotna, mianowicie procesor. Tak naprawdę, no, pamięci chyba też, ale to generalnie w Stanach mają MediaTeka Dimensity 7030. I to jest w zasadzie cała różnica, bo poza tym to jest po prostu E40 i aparaty, i design. Patrzę, czy jeszcze coś się zmieniło, ale chyba nie. Znaczy, Ekran z jest fajny. pamięciami zdaje się jest tak, że wszystkie i klapki, i ten Edge dostały, znaczy Stany dostały gorsze pamięci niż Europa. I to Tak. jest dosyć zadziwiające. Natomiast przeliczałem ceny i wiecie, co kosztują tyle samo w Stanach, co u nas, Bardzo podobne. bo niby z pozoru wychodzi taniej, tylko pamiętajcie, że w Stanach się podaje cenę bez podatku, a dopiero przy kasie macie niespodziankę w postaci podatku różną w różnych Stanach. Po prostu ta cena niekoniecznie jest tą ceną, zawsze trzeba coś tam dorzucić, więc jak coś tam dorzucimy, to pi razy sześcian wychodzi tak jak u nas, także. Żadna okazja, te telefony do nas nie trafią, bo już do nas trafiły, tylko się inaczej nazywają. Także no, jesteśmy lepsi niż Stany, mieliśmy je wcześniej i lepsze. Także. W Chinach premiera Oppo A2X, smartfonik, którego nie mamy co Chinom zazdrościć. To jest smartfonik na Dimensity 6020, jest IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala z hakiem, ale tylko z rozdzielczością HD. Aparaty bardzo kiepściutkie, bo 13,2 plus 5. Tak, ale uwagę, że z tym są dwa wielkie obiektywy, jakby był aparat podwójny, a to drugie to dioda. Fajnie to ograli, a w ogóle telefon, by the way, jest całkiem ładny, szczególnie w takiej fioletowej wersji. Tak, jest niebrzydki. Tylko budżetowo. Jako taniutki telefon z obsługą 5G może być całkiem okej. Tak, dokładnie. Tam nic wielkiego nie znajdziecie w tej specyfikacji. No z jaśniejszych punktów bateria typowa 5000 i ochrona przed No, wilgocią IP54. tylko że kurczę, z ładowaniem jest z kolei kiepsko, bo dali tylko 10-watową ładowarkę z No to jest ładowania budżetówka. Ja sobie stacjonarnego. przeliczyłem cenę, on wychodzi tam zależnie od pamięci, bo nawet jest wersja, słuchajcie, 8256 na budżetówkę, to no jest fajnie. To 660-840 Zico. No i tak jak sobie byśmy dowalili do tego podatek, bo to jest cena z Chin, no to pomimo tego, że to jest 8256, to cała reszta tego telefonu, gdyby kosztował on, bo tak pewnie by wyszło tam 1000 groszami, 1100, to nie. Nie, nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. Nie bardzo. Natomiast Gdybyśmy mieli, wiesz, przepraszam, że ci przerwałem, żebyśmy mieli jasność. Nie mamy nic do telefonów tanich, do telefonów budżetowych, ale niech one są z sensem. Czyli jak jest tanio, to jest naprawdę tanio i wtedy jest słabo. A jak już jest ta półka 1100, to już kurczę, no nie chociaż Full HD ekran ma. No już nie upieram się tam przy aparatach, Bóg wie jakich, ale niech chociaż to Full HD będzie, bo to jednak dopatrzałek się przydaje. No. Nie, za tę konfigurację to jest Do końca. zdecydowanie zbyt drogo. I Tak. tutaj raz, że ładowanie chociaż 18-watowe powinno być. No. Dwa, że tak jak mówisz, Full HD. A trzy, no sorry, ale w tej chwili czasami w budżetowych konstrukcjach już producenci ładują 50 megapikseli, które robi co prawda w 12, tak Nadal ich, nadal, ale ale te jest. aparaty są troszeczkę lepsze już. No tutaj dla mnie irytujące jest to na przykład, że dali wyświetlacz HD+, ale 90-hercowy. Jak szanie, ja bym wolał Full HD+, nawet Po co to komu? 60-hercowy.
No ale Dokładnie. widocznie producent uważa, tak mu pewnie z badań marketingowych wyszło, że ludzie łykają bardziej to 90 Hz niż bardziej Full HD. No niestety, sami sobie to robimy tak naprawdę, głosując No portfelami. tak, to prawda. Dobra, lećmy dalej. Dalej jest Honora urządzeń, premiera urządzeń Honora. Są urządzenia Honora całkiem fajne, w zasadzie trzy, dlatego że są dwa smartfony i jest jeden zegarek. Tak jest. Zacznijmy może od smartfona tego najprostszego, tak? Play 50 Czyli plus. Play 50 Plus. Play 50 Plus też, słuchajcie, ostatnio ulubionym procesorem najwyraźniej w mijającym tygodniu sponsorem procesorów w smartfonach chińskich był Mediatek i to było Dimensity 6020, ponieważ tutaj też jest ten procesor. Znowu, again and again. I tutaj już jest sympatyczna konfiguracja jak na niedrogi telefon, ponieważ jest 50 plus 2 plus 8 z przodu i to jest taka konfiguracja, jakiej można by się było spodziewać. A do tego jest fajne ładowanie, bo 35 W, a bateria aż 6000 mAh. Tak, 6000 i to jest fajniejszy punkt programu i znowu cena. Wracamy do tego, po którym chwilę temu mówiliśmy. Ten Honor wychodzi 850 zł na ten moment. Także No. widzicie, no jakby wam to powiedzieć. No, chyba lepiej Honor. Ja tylko tutaj w kwestii aparatu chciałem wtrącić, że to jest tak 8 z przodu, 50 plus 2 z tyłu, bo tak Jacek troszeczkę za szybko powiedział, A może. to ja przepraszam bardzo, Żeby wam że się rzeczywiście. nie poknociło, bo można zrozumieć, że są trzy aparaty z tyłu. Nie, z tyłu są dwa, z przodu jeden. No, pamięci też są sympatyczne, bo jest 8, 12 giga RAM-u, a wewnętrznej 256. I ta cena 850 zł to jest tej lepszej wersji, czyli 12256. Także hello. No tutaj jakby Honor troszeczkę OPPO zrobił tym smartfonem kęsim kęsim, no bo mamy dwa telefony w zbliżonych cenach, a jednak jeden jest lepszy, no bo nawet jeszcze z Full HD i też dali 90 Hz, ale już dali Full HD, czyli jednak można, no. Nie to, żebym jakoś tam specjalnie miał ochotę Honora wychwalać, ale zrobił to lepiej tym razem. Nie ma to tamto. Zrobili to lepiej, a do tego jeszcze popchnęli jakby te premiery takim spektakularnym pokazaniem smartfona składanego. Magic w wersji VS2, druga odsłona składanego smartfona od Honora. Tak. Dwa OLEDowe wyświetlacze, jeden zewnętrzny, drugi w środku, ten rozkładany, elastyczny. Ten na zewnątrz 6,43, ten w środku prawie 8, tam jest 7,92 zdaje się i 90 Hz odświeżania, a ten zewnętrzny ma 120 Hz z kolei. To, co jest najbardziej spektakularne w tym smartfonie, to Adam chyba już pisał, jego grubość jest całkiem fajna, dlatego że on złożony ma niecałe 11 mm, to jest 10,7. Natomiast rozłożony ma troszeczkę powyżej 5 mm i jest to rzeczywiście jak na smartfony składane, no dosyć fajne osiągnięcie. Mówmy się, że centymetrowa grubość to jest w zasadzie typowy klasyczny smartfon, taki nieotwierany, a ten skubaniec się jeszcze otwiera. I jeszcze jedną rzecz zwróciłem uwagę, pomimo tego, że połówka po otwarciu ma pół centymetra, to bateria ma 5000 mAh w środku, czyli też można. Bo reszta smartfona, powiem szczerze, jako składak, to niekoniecznie mi imponuje, bo tam jest Snapdragon 8 Plus, czyli już nie najnowszy procek. Te ekrany, no ten wewnętrzny 90 Hz też mogłoby być 120, więc aż takiego szału nie ma, natomiast design tego telefonu, jego wygląd, no plus ta bateria robią wrażenie, no i tu konkurencja powinna podgonić chociażby w tych kwestiach Honora i cenowo też, bo z juanów jak sobie przeliczymy, to wychodzi ten telefon 400 albo 4,5, zależnie od wybranej pamięci, 12256 albo 15 i 512 giga, także no, cenowo też jest dobrze. Nawet jak dowalimy do tego podatek, to i tak wychodzi całkiem fajnie, nie? Teraz pytanie, czy. Śliczne kolorki, bo poza tym takim klasycznym czarnym jest jeszcze Różowy. błękit i róż, Pozdrawiam ale kogoś. Piotra jest różowy, pamiętaj, Piotruś. tak jak Adam mówił, jeżeli chodzi o konfigurację techniczną, to naprawdę najbardziej imponujące są rozmiary i bateria przy tych rozmiarach 5000 mAh.
Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to jest niemalże skóra ściągnięta z poprzedniej wersji. Także tutaj postęp techniczny jak najbardziej jest, natomiast starając się troszeczkę utrzymać atrakcyjną cenę, Chyba tak. Chińczycy jednak zdecydowali się na troszkę, znaczy nie najbardziej topowe składniki, jeżeli chodzi o hardware. Dla mnie to ma sens, bo pomijając, no dobra, to odświeżanie w tym ekranie, ale to też nie jest jakiś wymóg konieczny. No, chciałbym wziąć to w ręce, bo też nie wiadomo, jaka duża fałda w tym ekranie jest. Ale kurczę, sama cienkość tego telefonu już, jak dla mnie, jest wystarczająco przekonującym argumentem, przemawiającym za tym urządzeniem, nawet jak on ma jakieś tam niedociągnięcia, powiedzmy, od strony wyposażeniowej, chociaż no, też nie ma dramatu, no nie ma dramatu oczywiście. 50 aparat, szeroki kąt 12, 20 z teleobiektywem, tele i główny są stabilizowane optycznie, 16 do selfie, też nie jest biednie. Nie jest jakoś tam wywalone w kosmos, ale tak jak popatrzymy na pozostałe składaki, to one też nie są pod względem procesorów, aparatów wywalone jakoś strasznie w kosmos. No bo pewnie kwestia ceny, tak? Jakbyśmy jeszcze chcieli to dopasić naprawdę dobrymi aparatami, to już by dycha pękła jak nic. Przynajmniej w przypadku tych, nazwijmy to, wiodących producentów. No, także Nie wiem, dlaczego oni się nie chwalą. Jak zerkniecie na rendery, to zobaczycie, że właśnie. tam poza tym przednim aparatem jest jeszcze aparat, oczywiście po rozłożeniu drugi przedni, tak? Czy No, jakby zapomnieli pan. Może też jest, diabli wiedzą. poza tymi trzema, które są z tyłu, jest jeszcze jeden do selfików, no i jeden do wideorozmów teoretycznie, bo po rozłożeniu najczęściej Ale się w korzysta górce z wideorozmów. nie kombinowali, żeby go schować, jest normalnie otworek. A propos, jak już jesteśmy przy składakach, to brace yourself na przyszły tydzień, bo będzie i składany OnePlus, i składane Oppo nowe. No i Tego będą. OnePlusa dzisiaj już pakowałem do katalogu, także jak chcecie No zerknąć tak, na bo wszystko idzie. przewidywanie ze skierowaniem na stronę jakby półoficjalnych źródeł, to można sobie zajrzeć. Bardzo dużo OnePlus sam ujawnił, a to, czego OnePlus osobiście nie ujawnił, to ujawnili lipsterzy, wszystko się rypło po prostu. No ale dobra, zapowiada się fajnie, o tym za tydzień. No jeszcze zegarek mam. Natomiast trzecia premiera Honora to jest Watch 4 Pro, zegareczek, który bardzo mi się podoba, chyba głównie ze względu na to, że jest skórzany pasek. I ten zegarek bardzo sympatycznie wygląda, oni go reklamują z takimi tarczami, jakby to był rzeczywisty mechaniczny zegarek, chociaż oczywiście nie jest, to jest zegarek po prostu z OLEDowym wyświetlaczem. I to jest sympatyczne, no to szkiełko 1,5 cala, 464 na 464 mniej więcej. eSIM obsługuje, o czym warto powiedzieć. Ma koronkę kręconą, także tam też można nawigować po menu zegarka za pomocą tej koronki właśnie. Ma czujnik tętna, wytrzymuje 5 ATM, jeżeli chodzi o zanurzenie, czyli tam mniej więcej na 50 metrów go na chwilkę można zanurzyć, tak oczywiście. Natomiast można z nim bez problemu pływać w Ze wodzie skórzanym paskiem słodkiej, bym nie tak? polecał, tak? Bo no, ale Nie, jest na szczęście taki zwykły, również silikonowy, także można tak, sobie no, jak zamienić. macie w planach, to lepiej ze silikonem. Huawei dodaje ostatnio do zegarków silikonowy jakby pasek w zestawie dodatkowo, nawet jeżeli jest bransoletka, tak? Także nie pamiętam, powiem szczerze, czy Honor pisał, czy dodają Nie, ten nie, nie, nie. silikonowy, czy nie. Nie, Honor po prostu podałem z tego, co wyczytałem, bo oczywiście premiera była w Chinach, żebyście mieli jasność, i czytaliśmy po chińsku. O ile dobrze zrozumiałem to, co tam napisano, to są dwa warianty ze skórzanym paskiem, z kopertą złotą i z kopertą srebrną. Natomiast trzeci wariant jest z paskiem silikonowym i ma ciemniejszą srebrną, czyli taką, no, grafitową, bym powiedział raczej, kopertę. No i właśnie czarny silikonowy pasek, i to jest decol, to są wszystkie warianty, jest pasek fajny, jeden taki zielonkawo, nie każdemu się spodoba, zielonkawo-brązowy od wewnątrz i on jest w złotej kopercie. Srebrny jest typowo brązowy, też się trochę zastanawiam, że nie dali skórzanego czarnego paska, ale paski można wymieniać w tym zegarku bez problemu, więc nawet zwykły pasek, czy zwykłą bransoletkę na szerokość, jak dopasujecie, to da się to wymienić na pewno. Wyglądają te smartfony rzeczywiście bardzo ładne. Ja was namawiam, żebyście obejrzeli rendery, bo Tak. no, ja Dokładnie. lubię smartwatche, które wyglądają jak klasyczne zegarki. Natomiast tutaj i dobór tarczy, i kwestia doboru
jakby klasycznych skórzanych pasków jest po prostu bardzo fajny. Dokładnie. Cenowo te zegarki też nie są jakoś przesadzone, bo zależnie od wykonania 940-1050 zł w juanach, więc dorzućcie sobie VAT. Oczywiście ten tańszy to jest ten ze silikonem. I słuchaj, to jest chyba wszystko, jeżeli o mnie chodzi, jeśli chodzi o urządzenia. Czy masz coś jeszcze może? Wiesz co, no przeglądam jeszcze na szybko. Jest sporo ploteczek, ale to po prostu zachęcamy Was do czytania naszych newsów. No będą premiery, także w przyszłym tygodniu będziemy mieli co robić. Myślę, że będzie trochę więcej niż w minionym tygodniu tych premier. Nie będziemy Was trzymać. To może ja jeszcze będę pokazywać. Co prawda, No to mówię, pokazuj niechętnie spokojnie. pokazuję, dlatego że dzisiaj kartoflem nagrywam, w związku z tym nie bardzo będzie widać cokolwiek. Natomiast dzięki uprzejmości Huawei'a takie coś wczoraj dostałem, żeby I sobie teraz troszeczkę jesteś bardzo pomacać. wartościowym człowiekiem. Jestem wartościowym człowiekiem, noszę to, powiem szczerze, z pewnym strachem, dlatego że w tej chwili mój nadgarstek kosztuje 13 tysięcy złotych polskich mniej więcej. Wiesz, ja bym w Łodzi nie wychodził z tym na ulicę, szczególnie w centrum, żeby ci jeszcze ręki nie odrąbali, bo mam pan się Nie stary. sądzę, nie sądzę. Zresztą w Łodzi czy w jakimkolwiek innym mieście, gdyby ktoś wiedział, co to jest, to po prostu zarąbał. Na szczęście wygląda trochę jak smartwatch, więc. Tutaj akurat jest ustawiona ekspedycja. To jest taki fajny tryb z GPS-em, gdzie można sobie wędrować. Tutaj jest takie zwykłe menu, które sobie można oddalić, przybliżać, nawigować nim we wszystkie strony. Tutaj ma ustawione tryby sportowe normalnie. Ale największą jego atrakcją jest właśnie to, że to jest 24-karatowe złoto. To takie, co widzicie, że lekko jest złote, to jest 24-karatowe złoto. I no cóż, jest to zegarek dla ludzi raczej zamożnych, dlatego że pozwolić sobie na wydanie takiej kwoty są tylko ci, którzy rzeczywiście tych pieniędzy mają sporo. Jakbym miał wydać ponad dychę na zegarek, to chyba bym po prostu Rolia normalnego kupił, klasycznego, a nie smartwatcha. Sorry, dla mnie przerostwo nad treścią, zupełnie. To znaczy, on wygląda oczywiście bardzo ładnie. On Tak, na nie, ręce wygląda ślicznie spoko. z tym złotem, natomiast tutaj no, trzeba rzeczywiście, wydaje mi się, albo chcieć po prostu coś takiego Właśnie, mieć. nie, no ja myślę, że wszystkich trzech nabywców w Polsce będzie zadowolonych z tego zegarka. Nie ma Natomiast u nas ogromnego rynku na tak drogie gadżety, chociaż podejrzewam, że znalazłoby się trochę więcej niż trzech. Natomiast no, on przychodzi oczywiście, tak? Jest skórzane pudełko, no jest otwieramy, tutaj adekwatnie do jest ceny zapakowany. zapakowany, jest po prostu ślicznie. To jest Watch Ultimate Design, bo ja w końcu nie wiem, czy powiedziałem, że to jest Watch Ultimate Design, czy nie, Huawei. Ale to tylko jako ciekawostka, tylko do pokazania, nie chwalę się, bo to ani moje, ani mnie na to nie stać, w związku z tym tylko po prostu pokazuję jako ciekawostkę. No tak, no ładne i tyle, tylko drogie. No dobra, to Panurko. trzymamy Was, kochani. Widzimy A, się. ja przypominam, że on ma 10 ATM, jeżeli chodzi o zanurzenie, także jest Bardzo całkiem mówię. fajny pod tym względem. No to zrobisz recenzję, nie? Postaram się na szybko coś zrobić, dlatego że ich jest stosunkowo niedużo w Polsce w Aha, tej i masz to chwili króciutko. i mam go na chwilkę tak naprawdę. Właściwie to powinienem go mieć w ogóle wczoraj tylko na chwilkę i wczoraj go oddać, natomiast udało mi się na trochę dłużej go jednak zdobyć. Także przez weekend będę go miał, postaram się na tyle, na ile można przez weekend cokolwiek o nim zrobić, to po prostu napisać i dać wam znać, czy warto ciułać 13 tysięcy złotych polskich, żeby mieć takiego smartwatcha. Wieczorem z żoną do jakiejś eleganckiej restauracji, tylko w krótkim rękawku, żeby zegarek było widać. Koniecznie. No i elegancko w niedzielę na wybory, bo pamiętajcie, w niedzielę głosujemy, idźcie głosować. Nieważne na kogo, byle zgodnie z sumieniem, ale idźcie. Kurczę, idźcie, to Tak, ważne. ja też was zachęcam. Ja wiem, że to jest czasem trudne, bo człowiek nie bardzo ma ochotę brać odpowiedzialność za obcych ludzi, którzy wam Życie ani braty, się. ani swaty. Ale wydaje mi się, że warto się przejść i po prostu dać szansę Może komuś się będzie okazać, chciał. że kogoś znajomego na liście macie. No. A no. Ja na przykład tak ostatnio trafiłem, także też nie wiedziałem na kogo. Patrzyłem, znajomy nazwisko, no to ciach. Także pójdźcie, zróbcie. A my wam serdecznie dziękujemy, że do nas dzisiaj wpadliście. A przepraszam za technikalia dzisiaj, bo widać jak jest. Ja jestem na sesji wyjazdowej w tej chwili, także po prostu dzięki wam, że wpadliście. Zapraszamy was za tydzień. Mamy nadzieję, że też będziemy. To do zobaczonka. Trzymajcie się, cześć. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.